No siemanko, z tej strony OldGamer89, witam w kolejnym już szóstym odcinku z gry Old World. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku tutaj zajęliśmy tereny pod szóste miasto, a także pod siódme miasto podczas tutaj wojny z Scytami i tutaj szykujemy się do zajęcia terenów pod ósme już miasto. W międzyczasie produkujemy sobie settlersów, no i ciśniemy dalej z rozgryweczką. Dobra, tymi to już się na razie nie będę ruszał. Oni tutaj trzymają różne ważne rzeczy. Dobra, to kończymy turę w takim razie. O proszę. O, King Romulus is dead. A więc Romulus nie żyje. No grubo, grubo. O, free settler w 4 lata. No, jak myślicie zrobić free settlera? Może i byśmy to zrobili, bo to nam przyspieszy rozwój. Kurczę, czy jednak na jakieś odkrycia postawić? Dobra, zróbmy tego settlersa, bo 4 lata to naprawdę będzie szybko. I teraz możemy robić chyba te, bo my robiliśmy odkrycie też do tych lasów, żeby móc je ścinać. Znaczy nie ścinać, tylko budować, kurczę, te. Tartaki jakieś, ale kurczę, tutaj nie ma tego. Nie wiem czemu, przecież kurde. Dziwne trochę. No dobra. Być może akurat w tym miejscu nie możemy po prostu zbudować. A tutaj co mamy? A zbudujmy ten hamlet może kolejny. Chociaż to 4 lata aż będzie się budowało, to nie wiem czy jest sens. Tym bardziej, że złota mamy dużo. Bardziej by się kopalnia przydała, mine. Tu będzie 5,5. Dobra, zróbmy kopalnię może. Może niech zbuduje faktycznie ten budynek. Shrine of Astarte. Tu nam pokazuje, że powinniśmy kamieniołom budować. My z kamieniem dość dobrze stoimy, więc nie wiem jak... Ale dobra, zbudujmy. Niech będzie kamieniołom. No i dobra, i tutaj już walczymy ze Scytami o te ósme miasto. O, i się udało, zdaje się. O, możemy zyskać albo gladiatorów w Kartaginie. Albo 16 złota. Festiwal. Hmm.
Dobra, to chyba ja postawię na tych gladiatorów, bo to ma chyba najlepsze czynniki. No i super, i mamy tereny pod kolejne miasto. Tych puścimy tutaj, niech sprawdzą, co tutaj jest. Tutaj zdaje się, że greckie mamy terytorium. Dobra, ci niech trzymają ten przesmyk. Okej. Ci może niech podejdą bliżej. O, tu mamy Ateny, zdaje się. No ładnie. Tu kurczę mamy Wandali, ale już widzimy, kurczę, Grecy ich tłuką. Grecy ich tłuką i najprawdopodobniej tereny pod kolejne miasto zajmią niedobrze. Dobra, to musimy chyba przyspieszyć, bo tutaj już nawet za bardzo nie mamy się gdzie ruszać. Dobra, czego tam się uczy ten nasz Acerbas? Inżynierem może być, karpenterem. Dobra, ani to mi nie odpowiada. Dobra, i kończmy rok. Kończmy rok. Już mi śpieszno, kurczę, do settlersów jakiś tutaj. Uuu, zobaczcie. Królowa Aurelia nie żyje. Słabo trochę. Będziemy musieli w takim razie naszemu mężowi, tutaj naszemu władcy Abdosirowi, znaleźć nową żonę. Ale zobaczcie, jak szybko umarła Aurelia. No chyba nie była szczęśliwa z naszym kingiem Abdosirem. Dobra, ale to musimy, kurczę, go hajtać z kimś. Z Barkidami może. Tak, uhajtajmy go z Barkidami. To może będzie z tego jakiś mały Hannibal. Te Saloniki. No ładnie, ładnie. Kurczę, tych Greków musimy dojechać. No niech tylko te słonie wynajdę. To naprawdę pociśniemy tą Grecję. O. No tu Egipt też, kurczę, zobaczcie, Egipt ma ładne te oddziały i sporo ich ma. No powiem wam, że Egipt też pokazuje tu klasę. My, kurczę, jesteśmy najsłabsi. No ale dobra. Dobra, chyba już nie mamy się kim ruszyć, to kończmy ten rok. Dzisiaj trochę przyspieszymy tą rozgrywkę może. O, dobra. I możemy się tutaj hajtać. Tylko kogo bierzemy? Jasmine de Jonger, 25 lat. Albo Astarte Ruthless, 21 lat.
To ma same pozytywne efekty, widzę. Jasmine de Younger. Dobra, chyba tą weźmiemy, nie? Do dyplomacji tutaj jakieś ma bonusy. Dobra. Weźmy ją. Pieniądze czy przyjaciele? No, dobre pytanie. Dobra, postawmy na tych przyjaciół, bo pieniędzy i tak mamy dużo akurat. Charyzma, courage, dyscyplina. Dobra, do charyzmy dajmy może bonus. Budujmy też ten hamlet tutaj. No, Grecja tutaj elegancko się też osiedla. Już Grecy tutaj zajęli. Zobaczcie, ale to są cwaniaki. Ale to są naprawdę. Kurczę, no dobrze, że się w miarę zorientowaliśmy i tu pozajmowaliśmy chociaż, bo kurczę, oni mają nad nami przewagę, z tego co widzę. My nawet jak te wszystkie miasta pozasiedlamy, to i tak będzie, kurczę, słabo. Coś tak czuję, patrząc po tym, ile oni jeszcze mają też terenów już gdzieś tam pod kontrolą. Dobra, kończmy turę, bo chyba już znowu nie ma się kim ruszyć. No, trochę przyspieszymy w dzisiejszym odcinku. Ktoś tam umarł, spoko. No dobra, i teraz, no i w końcu, zobaczcie, African Elephant. Tylko moment. Feria African Elephant, najlepiej to było wynaleźć już technologię, żebyśmy mogli robić te słonie. A nie tylko, żebyśmy dostali jednego. Archer. Moment, musimy zobaczyć. Ja bym to wynalazł. Land Consolidation. To chcę. A nie jakieś głupoty mi tutaj dajecie. Pułk kompozytowy albo... Nie, Land Consolidation ja muszę mieć, kurczę. Tylko, że teraz i tak tego nie będę miał z tego co widzę. 22 lata... To 7 lat. Pastuszków będę miał. Będę hodować owce, świnie, kozy, konie. Konie to jest na pewno, to jest kurczę pod jakąś jazdę plus. To może na to byśmy postawili. 7 lat. Czy słonia za 11? To jest dobre pytanie. Dobra, postawmy na tych kurczę pastuszków tym razem. Dobra, mamy Settlersa, świetnie. I chyba go poślemy tutaj, bo tutaj myślę, że najszybciej dotrze. Moment, tutaj albo tutaj. Myślicie, gdzie on najszybciej dotrze? Chyba tutaj dotrze najszybciej. No tak, żebyśmy mieli, wiecie, jak najszybciej to piąte miasto. Thank you.
Kurczę, to mnie denerwuje, że oni tutaj sobie zajęli znowu. Kurde, no. Będą mieli taki przesmyk tutaj. No ale... Ale dobra, jak ja to podbiję, to w sumie to ich miasto będzie odcięte. To ja i tak sobie ich później podczas wojny elegancko podbiję, bez problemu. Będą odcięci, będą, no co tutaj będą mieli, nie? Jak ja tutaj zajmę, no to przecież tutaj wszystko będzie moje. I nie będę ich przepuszczał przez granicę. Tutaj elegancko bronimy przeprawy. No dobra, tu już wiem wszędzie co mają. Tu się trochę zapuszczamy, ale wiecie, chcę tutaj trochę jednak zeksplorować też te tereny, żeby w razie późniejszego ataku wiedzieć co i jak, nie? Dobra, no to chyba nie możemy zakończyć. Mamy jakąś decyzję ważną, tylko nie wiem jaką. A, edukacja. Dobra, filozofia. Retoryka. Dobra, to postawmy na filozofię może. No i kończmy ten rok. Kurczę, ale na punkty zobaczcie jakie bęcki dostajemy. 13, 11, 11, 5. No naprawdę... King Abdosir nie żyje. Ale słabo. A Czerbas zostaje królem. No to teraz kurczę, naprawdę. A Czerbas 17 lat. No dobra, może to ogarnie w tym wieku. Taktyka. Dobra, dajmy to pierwsze. Co? Zobaczcie, chcą się ohajtać. Stal them well. Okej, dobra. Oni chcą tutaj się ohajtać z naszą Jasmin z Barkidów. Albo inaczej mamy się szykować na wojnę. To by mi trochę nie pasowało w tym momencie. Trochę za wcześnie na to. Dobra, niech będzie, że to przemyślimy. Ich propozycje. A to wiecie, takie celowe zagranie na czas z mojej strony. Dobra, moment. Control 20 specjalistów. Complete 4 caravan mission.
Dobra, nie czujemy na razie ambicji. Grajmy dalej. Dobra. Lecimy po to kurcze piąte miasto. O, tutaj musimy podjąć decyzję, kogo wynajdujemy. Postawmy na X-Mena, myślę. Tu mamy kolejnego settlersa. Poślemy go tutaj, myślę. Bo po prostu będzie szybko. Dobra, chyba będziemy kończyć tą turę. Chyba, że tymi się gdzieś tutaj zapuścimy jeszcze. Dobra, tu mamy te Ateny. No te Ateny też są, zobaczcie. Będziemy mieli ładną pozycję do ataku na te Ateny w sumie. Tu są te... gdzieś te Saloniki były. A tu są te Saloniki. Tu też mają jakieś miasto. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak to wygląda tutaj pod względem tych miast. Zobaczmy. Kurczę, zobaczcie. Rzym ma 10 miast. No to jest masakra. To jest masakra. 10 miast mają Rzymianie. Ci mają 7. Czyli Grecy mają 7, Egipt ma 6. Ale Rzym, dobrze, że my z Rzymem mamy dobre stosunki. No ale 10 miast to mnie totalnie zaskoczyli. Ale Grecja też, kurczę, 7 miast ma. Naprawdę. Kurde. No zgapiliśmy się, no zobaczcie, my mamy 4 miasta wciąż tylko. No zaraz będziemy mieli kolejne, ale... słabo to wygląda, bo mamy stratę po prostu w tym momencie już sporą. Poprzez to, że tamte kraje mają tyle miast, no. Tamte cywilizacje, tak? Czyli wychodzi na to, że teraz obok nas Egipt jest najsłabszy, bo ma 6 miast. Dobra, wiecie co? To chyba będziemy musieli zaraz iść na wojnę z tymi wandalami, jeszcze tam pozajmować te miasta. No bo inaczej to tego nie widzę. Kończymy tą turę. Kurde, to ja myślałem, że będziemy mieć 8 miast i będzie spoko, a to zobaczcie, Rzym już ma 10, no. Masakra. O, Aleksander nie żyje. Spoko, bo coś tam się sadził do nas, chciał nam wojnę wypowiadać, także bardzo się cieszę z tego powodu, że się przekręcił chłopak. Dobra, no i załóżmy sobie tutaj miasto. Myślę, że Barkidów znowu założymy. No i zrealizowaliśmy cel w postaci założenia miasta i powstaje Attika. Super. Mamy Attikę i zróbmy w Attice, myślę... Axemana, jak myślicie? Czy Workera? Dobra, zróbmy Axemana znowu. Ciśnijmy. Dobra. Jeszcze w tym ruchu się nie uda zbudować szóstego miasta.
Tu mamy workera. Dobra, worker niech buduje drogę, kurczę, do tej naszej atiki teraz. A tutaj co mamy? A, tutaj budowaliśmy jakiś budynek kulturalny, zdaje się. Dobra, tych możemy w sumie przesunąć już. Ewentualnie stąd. Ciekaw jestem też, bo te nasze jednostki, niektóre już mają trochę jakiś ran. Ciekaw jestem, czy da się te jednostki leczyć. Upgrade. Must be fully healed. A, można uleczyć, jest u góry heal. O, spoko. 5 HP. Aha, musi być na przyjacielskim terytorium, żeby uleczyć, to zapraszam. I też będziemy leczyć, a jakże? Kurczę, chyba weszliśmy na teren Egiptu. Ale to i tak nas ewakuują chyba za chwilę. No dobra. I teraz Land Consolidation, zobaczcie. Możemy to w końcu... 16 lat to potrwa. Sporo. Ale warto, bo jak zakończymy, będziemy mogli w końcu robić afrykańskie słonie. No i to jest ten moment, w którym planuję zaatakować Grecję. Jak już jakby przejdziemy na produkcję masową afrykańskich słoni. Kolejne miasto, Tene, proszę bardzo. I tutaj zrobimy settlersa. Myślę. Zróbmy. Bo tak wyliczyłem, że mi jeszcze jednego będzie brakowało, bo za chwilę planuję tutaj atakować tych wandali. Musimy jednak mieć więcej tych miast. Tutaj zobaczcie, ładnie tych Greków odcięliśmy. No, mogą mieć nawet problem z przedostaniem się settlera, bo tutaj granice naszego państwa są elegancko. No dobra. Tak, budujmy tutaj dróżkę. Budujmy dróżkę do tych naszych nowych miasteczek. Sabrata, no ładnie, ładnie. Niech się rozwijają te mieściny nasze, kurcze. Dobra, ja sobie przesunę tę jednostkę od razu. Bo myślę, że powoli będziemy się szykować do wojny z tymi wandalami. Ja w ogóle nie wiem, bo ja jestem niby... A nie, zobaczcie, nie ma już plemienia Scytów. Czyli Scytowie zostali najprawdopodobniej już całkowicie wytępieni. Bo nie ma ich tutaj w ogóle. To wychodzi na to, że wszyscy jakby pozajmowali wszystkie miasta już należące do tych Scytów, wszystkie grody. No dobra. Na razie jeszcze zostawmy tutaj tą jednostkę. Ale zaraz będziemy lecieć na tą wojnę z tymi kurczę wandalami.
Dobra, wycofajmy też te jednostki. Żeby bliżej naszych tutaj już włości. Tych też wycofajmy. No dobra, no to chyba koniec tury. Aha, tu mamy tego scouta jeszcze jakiegoś. Kurde, ale zobaczcie, jakie te rzymskie miasta się wydają potężne, nie? No, trochę podgoniliśmy. 7 punktów mamy, no ale udało nam się założyć dwa miasta nowe, dlatego. O, Egipt walczy z wandalami teraz. Dobra, dajmy im jedzenie w sumie. Ja chcę mieć dobre stosunki z Egiptem. Coś o król Remus. Trochę nam się pogarszają coś stosunki z tym, z Rzymem. Musimy trochę podciągnąć, myślę, te stosunki. Co by im tu wysłać, tak się zastanawiam. Wyślijmy im jedzenie, bo mamy najwięcej. Dobra. Dobra, z tymi też troszeczkę poprawmy sobie. Z Egiptem ja chcę mieć poprawne stosunki. Znaczy, chcę mieć bardzo dobre z Rzymem, z Egiptem poprawne. Na Grecję to będziemy, wiadomo, będziemy ładować niedługo. Ale to jeszcze chwila, moment. Czy znowu z Rzymianami? Plus 40 do opinii, jak się ohajtamy z Rzymianami. Dobra, niech się ożeni. Niech się ożeni z tą laską z Rzymu. Oddalamy się od tego naszego Hannibala cały czas, ale no trudno. Tak musi być. Dobra, i mamy kolejnego settlersa, to tego tym razem wyślemy w końcu na północ. Na północ. Kurczę, tutaj zobaczcie. Nikogo nie wynajdujemy. Axeman, Slinger, Warrior. Ohoho. Nie, nie. Nie chcę akolity. Nie chcę akolity, spokojnie. Chociaż tutaj pokazuje, żeby specjalista jakiś. Albo dobra, wynajdźmy tego akolitę może. Farmer, kamieniarz. Council. Monday plus 60%, coś. Dobra, wynajdźmy ten council później. Zróbmy jeszcze przegląd tych miast naszych wszystkich. X-Men, X-Men. Tu też settlera robimy, sabracie. Tu też settlera jeszcze, dobra. Róbmy tych settlerów, bo oni się przydadzą, bo my zaraz na tych wandali będziemy też ładować.
Baraki. Co nam dadzą baraki? Oficerów będziemy mogli jakiś tam robić. Ciekawe, czy to jest istotne. Pewnie tak. Tylko ja tego nie kminię za bardzo, o to w tym chodzi. W tym jest problem trochę. Dobra, budujmy kolejny jakiś tam budynek kulturalny. Ja sobie bym zrobił jeszcze, sprawdził te miasta, które mam. Wiem, że tutaj gdzieś można było, był taki przegląd miast. O, dobra. Developing, o kurde, no to tak, to developing mamy tylko jedno miasto, Kartaginę. A chętnie chciałbym mieć jak najwięcej tych developing miast. Tu mamy UX, słabe, słabe. Tu plus 4. Panormus, coś się dzieje. Coś tu się dzieje. Że tutaj rośnie. Okej, zdaje się, że tutaj te punkty kultury muszą się uzbierać. I wtedy następuje, zdaje się, awans z tego słabego na jakiś tam wyższy poziom. Jeśli dobrze rozumiem. Tu jest plus 4. Chodzi na to, że za 10 lat awansuje na developing. A tu za 48. Że strasznie długo. Sabrata. Dobra, czyli wychodzi na to, że najbliżej do developing ma Panormus i Sabrata. Czyli wychodzi na to, że tutaj... Okej, czyli te budynki kultury trzeba stawiać, innymi słowy. Żeby te miasta się wzmacniały. Okej. No dobra. To wtedy będą miasta developing, no to pewnie będą miały tam więcej do badań, jakichś innych rzeczy, nie? No i też w tych punktach będziemy lepiej stali. Bo za miasto developing jest 2 punkty, a za słabe 1. Mamy tylko Kartaginę na razie developing, póki co. Dobra, dobra. O, dobra, przeciągnijmy sobie ich elegancko. O, wandalowie, siema chłopaki. Możemy ich zatrudnić. Elite Skirmisher. No to chyba zaraz was zatrudnimy, bo tutaj jesteście jak dla mnie dość tani w sumie. Ich chyba zatrudnię, bo oni są lepsi. Tylko za chwilę. Tych przeciągnijmy. No dobra, ale w ogóle najpiękniejsze jest to, że za 11 lat, za 10 lat już, skończy nam się ten Land Consolidation badanie i będziemy mogli w końcu słonie robić. To wtedy przerzucam całą produkcję na słonie, we wszystkich miastach i ciśniemy, kurczę, na Greków. Czyli tak, albo 800 kamienia uzbierać. Urban Improvements 20. Dobra, później się zastanowimy nad tymi ambicjami. Ale zobaczcie, udało nam się zrealizować trzecią ambicję w ogóle. Także mamy 3 ambicje już zrealizowane. Control 6 Urban Improvements. I w ambicjach prowadzimy. Także nie jest źle. Mamy jakąś opcję zwycięstwa, bo jak zrealizujemy 10 ambicji jako pierwsi, no to wygrywamy, nie? Mimo że tutaj na punkty
przegrywamy. No ci mają, zobaczcie, Rzym ma 11 miast, ale masakra, naprawdę. Grecja ma miast 7. Zobaczcie, 7, ale w tym jedno silne. One strong city. No, to już naprawdę ostro. Egipt ma 6. No to Egipt ma tyle miast, co my. No ale Rzym 11 miast. Kurde, naprawdę. Rzymianie są tutaj okrutni w tej grze. Dobra, już widzę, że nagrywam 41 minut, to po tej turze kończymy ten odcinek. Ale jeszcze zakończmy to ładnie. Dobra. Choose new ambassador. Może tą laskę wybierzmy z tych, z Barkidów? Ja bym chciał trochę tych Barkidów wysforować. W końcu. Dobra, Settlersa tutaj mamy. A, ten może niech już zacznie budować drogę w sumie. Do tego miasta na północy. No dobra. Nie możemy teraz ich, zobaczcie, wcześniej mogliśmy ich... Aha, już chyba rozumiem, o co chodzi. Oni muszą być, zdaje się, na terenie mojego państwa, żeby ich podnieść na tych X-Menów. Dobra, ale tu już nie będziemy teraz tego robić. Już ich użyjemy. Tak, jeszcze wykupimy zaraz tutaj jednych. Zobacz, nie, teraz nie można tych. A, bo to są slingerzy tutaj. Dobra, X-meni. X-menów dajmy od razu tam na południe. Do tych wojen z tymi wandalami się przydadzą. Mam nadzieję, że tam jeszcze będzie chociaż... Dwa miasta są widoczne, nie? Dwa te osady. Dwie te osady wandali, ale mam nadzieję, że chociaż będą, kurczę, jeszcze z jedna albo z dwa. Żebyśmy mieli tych miast 11 czy 12, no bo jak... Rzymianie mają 11 miast, no to musimy, kurczę, jakoś, wiecie, no... Podobnie stać w tym wszystkim, kurczę. Dobra, a więc tutaj już w zasadzie nie mam się czym ruszać. Także ja zapiszę sobie ten... zapiszę sobie rozgrywkę oczywiście, no i to będzie koniec tego odcinka. Jeśli odcinek Wam się podobał, zachęcam tutaj do subskrypcji mojego kanału, do stawienia łapki w górę pod tym filmikiem. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku tutaj z gry Old World, w którym pewnie już tutaj zaatakujemy tym razem Wandali. Także trzymajcie się, do następnego, cześć!